pytanie dla Widzew TV, trener gości Ursusa Warszawa, pan Michał Pulkowski. Panie trenerze, jeśli chodzi o mecze Ursusa, nie strzelacie za dużo bramek, co prawda z tym motorem wpadło aż 6, ale jednak jakby nie patrzeć, tutaj w pozostałych meczach strzelacie po tej jednej bramce. Z czego wynika ta sytuacja? No nie wiem, dlatego ciężko powiedzieć, że nie strzelam mało bramek, strzelam, bo strzeliśmy 6 w ostatnim meczu. Ale tak, rzeczywiście, przepychamy te mecze jedną bramką. Daj Boże, żebyśmy cały czas, żebyśmy tutaj też, nawet w końcówce, bo często zdarza się to w końcówkach, strzeli tą jedną bramkę, która zdecyduje o naszym zwycięstwie. Duża dramaturgia w meczach Ursusa. Jak spojrzałem na wyniki, to wszystkie te wyniki rozstrzygały się w końcowych minutach praktycznie każdego spotkania. Wyjątek chyba tylko w Ostródzie, kiedy strzeliliście bramkę w 11 minucie, a tak poza tym ostatnie 5 minut to chyba najbardziej żywiołowe momenty w meczach Ursusa. Czy to jest realny obraz, czy może jednak po prostu tak wyszło? Tak wychodzi, więc jest to jakaś reguła. No, cieszę się, że większość tych meczów wygrywamy w tych końcówkach, tylko z Sokołem Aleksandrów Łódzki przegraliśmy 1-0 w końcówce, dlatego cieszy to, bo wychodzi na to, że jesteśmy dobrze przygotowani, no i dobrze dla kibiców, nie warto wychodzić z meczów przed końcowym gwizdkiem. Znajdujecie się obecnie w środku tabeli. Jakie realne plany ma Ursus na ten sezon? Jakie są cele? Zdobywać jak najwięcej punktów i grać o zwycięstwo w każdym meczu. Nie mamy jakichś większych planów o ten sezon. Przepraszam. Porozmawialiście sobie tutaj z trenerem Puską. Rozumiem, że znacie się od jakiegoś czasu. Były już jakieś rozmowy zaczepne, kto kogo? Nie, bardziej rozmawialiśmy o lidze, czyli takie standardowe rozmowy trenerskie. Znamy się, spotkaliśmy się ostatnio na kursie trenerskim, na kursu konferencji trenerów Białej Podlaskiej, więc tam jakieś wymiany poglądów, jeśli chodzi o zespoły z naszej ligi, nic więcej. Patrzymy też jako Widzew tutaj przyszłościowo na inne zespoły, na przykład Finish Parkiet. Ursus miał już okazję grać z Finish Parkietem, przegrał to spotkanie 1-3. Jak z pana perspektywy prezentuje się ten zespół, bo jest to obecnie jeden z głównych rywali Widzewa w czubie tabeli? No tak, ciężko mi mówić o nich w jakichś złych zdaniach, bo z nami wygrał, tak, ale jest to poukładany zespół, który z nami stanął z tyłu i czekał na kontrataki, ma fajnych skrzydłowych, udało im się strzelić bramkę po stałym fragmencie, później trzeba im to oddać, kontrolowali przebieg spotkania z nami i wygrali zdecydowanie. Myślałem się, że pan trener nie powie mi, jaka jest taktyka na dzisiejszy mecz, ale zapytam może inaczej, jaka jest filozofia gry trenera Michała Pulkowskiego? Grać o zwycięstwo w każdym spotkaniu. Atak, kontratak, czy posiadanie piłki? No takie rzeczy determinuje czasami przeciwnik, tak? Liczymy się z tym, że dzisiaj w meczu z Widzewem nie będziemy prowadzić gry w meczach u siebie. Z reguły gramy w ataku pozycyjnym, dlatego ciężko mi powiedzieć. Każdy chciałby grać pięknie i w ataku pozycyjnym, jednak czasami mecze, przeciwnik zmuszają do innej gry. Ja jestem zwolennikiem gry przede wszystkim skutecznej, czasami zupełnie innej w każdym spotkaniu i pod Widzew też ustawialiśmy się pod pewnym kątem, tak żeby ten mecz dzisiaj, żebyśmy rozegrali skutecznie, żebyśmy go wygrali. Na koniec takie pytanie, żart. Jeden z piłkarzy Ekstraklasy kiedyś powiedział, że niedziela, pogoda też nie sprzyja do grania w piłkę. Jak to jest według pana dzisiaj? No to mój przyjaciel Piotrek Ćwieląg to powiedział, z którym grałem kilka lat w Ruchu Chorzów, dlatego serdecznie go pozdrawiam, ale no dzisiaj niedziela nie świeci słońce, tak? Bo on tam mówił o świecącym słońcu, a dzisiaj jest bardzo fajna piłkarska pogoda i liczę, że będą fajne zawody. Dziękuję serdecznie, panie trenerze. Dla Widzew TV trener Ursusa Michał Pulkowski. Bardzo dziękuję.